Dzień dobry. Nazywam się Weronika Szymańska i jestem analityczką sektora rolno-spożywczego w banku BNP Paribas. Dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć kilka słów o bieżącej sytuacji na rynku zbóż, zarówno w kontekście krajowym, jak i o sytuacji w naszym regionie czy na rynku międzynarodowym, a także o czynnikach cenotwórczych, które w ostatnim czasie obserwujemy, które wpływają na cenę czy na rynku międzynarodowym, czy w naszym kraju. W ostatnich miesiącach mamy do czynienia ze spadkami cen zarówno pszenicy i kukurydzy, jako tych dwóch głównych zbóż, które też w kontekście naszego regionu obserwujemy. Spadki cen na giełdach międzynarodowych spowodowane są między innymi, a można by powiedzieć, że przede wszystkim dynamicznym eksportem obu tych zbóż z regionu krajów, z regionu basenu Morza Czarnego. Tutaj na początku sezonu spodziewano się znacznie niższego wolumenu eksportu czy z Rosji, która powiedzmy dominuje ten rynek pszenicy, jeśli chodzi o dostawy właśnie do głównych importerów zlokalizowanych między innymi w Azji Południowo-Wschodniej, ale też z Ukrainy. No tutaj te szacunki na początku sezonu wyglądały dużo słabiej. Widzimy, że ten nowy korytarz, który utworzyła Ukraina właśnie na Morzu Czarnym, ten szlak, który wiedzie na zachodnim wybrzeżu Morza Czarnego, pozwala na dobre wolumeny eksportowe czy zbóż, czy oleistych z tego kraju. I w przypadku kukurydzy możemy też mówić o wysokiej podaży na rynku międzynarodowym, o czym zaraz powiem, ale może zacznę od szacunków i prognoz związanych ze zbiorami pszenicy w bieżącym sezonie. Tutaj szacunki opublikowane przez amerykański Departament Rolnictwa, które wskazują na to, że w bieżącym sezonie 2023-2024 możemy spodziewać się lekkiego spadku globalnej produkcji, ale to wciąż jest dość, bardzo nawet bym powiedziała, wysoki poziom wolumenu globalnej produkcji, jeśli chodzi o pszenicę. Co się do tego przyczynia? Przede wszystkim mamy tu przedstawionych tych głównych eksporterów pszenicy, utrzymanie produkcji na zbliżonym poziomie, jeśli chodzi o rynek unijny, utrzymanie również bardzo wysokiego wolumenu produkcyjnego w Rosji. Tutaj mówiłam też o Rosji w kontekście cen, właśnie to ta duża podaż krajowa pozwala na zwiększony eksport i pozwala na obniżki cen na rynku międzynarodowym, jeśli chodzi o pszenicę. Wzrost również produkcji w Stanach Zjednoczonych w bieżącym sezonie, przy jednoczesnym spadku dość znaczącym w Australii. Ten sezon w Australii przez suszę związaną z El Niño jest słabszy niż sezon poprzedni. Również spadek produkcji sezon do sezonu w Kanadzie. Jeśli chodzi o zbiory kukurydzy, tutaj USDA przewiduje wzrost produkcji, w zasadzie rekordową produkcję kukurydzy, jeśli chodzi o tą całkowitą produkcję globalną. Tutaj przede wszystkim przyczyniła się poprawa sytuacji w różnych regionach świata, chociażby w Unii Europejskiej, wzrost produkcji sezon do sezonu rzędu 17%. Ten sezon poprzedni był słaby, ale nie tylko w Unii, ale też w innych regionach świata, na przykład w Argentynie, która jest jednym z kluczowych eksporterów kukurydzy. Tutaj też widzimy znaczącą poprawę i w zasadzie powrót lub nawet wyższy poziom zbiorów niż w tych sezonach poprzedzających sezon 22-23. Również wyższe zbiory kukurydzy w Ukrainie, a także w USA oraz duże wolumeny niższe niż sezon wcześniej w Brazylii. Tutaj
jeśli chodzi o najnowsze szacunki amerykańskiego Departamentu Rolnictwa. Tutaj produkcja w bieżącym sezonie rzędu 124 milionów. Lokalna agencja CONAP przewiduje około 10 milionów ton mniej tej finalnej produkcji w sezonie bieżącym w tym kraju. Jednak wciąż to brazylijskie ziarno kukurydzy trafia w znacznym stopniu na rynek międzynarodowy, trafia między innymi do Chin, które są jednym z głównych importerów kukurydzy, ale także soi, która również jest produkowana w Brazylii w znacznych ilościach. Jeśli chodzi o prognozy na kolejny sezon 2024-2025, tutaj nie mamy jeszcze dostępu do prognoz amerykańskiego Departamentu Rolnictwa, ale o takie prognozy pokusiła się już Międzynarodowa Rada Zbożowa, która przewiduje w sezonie 2024-2025 rekordową produkcję całkowitą zbóż. Co się na to składa? Między innymi wzrost produkcji pszenicy o ponad 1% sezon do sezonu. Tutaj do tego, do poprawy tego wyniku przyczynić się ma wzrost produkcji w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy właśnie Australii. Jeśli chodzi o kukurydzę, tutaj prognozowany wzrost o 0,5%, jeśli chodzi o tą produkcję globalną tego zboża, przy czym przewidywany jest spadek produkcji w Stanach Zjednoczonych czy w Ukrainie, ale ma on być kompensowany wyższą produkcją w Brazylii. Jeśli chodzi o Unię Europejską, w 2023 roku całkowite zbiory zbóż były wyższe o ponad 1% w stosunku do roku 2022. Przyczyniła się do tego, tak jak już wspomniałam, przede wszystkim ta wyższa podaż kukurydzy na rynku unijnym, przy jednoczesnym spadku produkcji jęczmienia, czy znaczącym spadku owsa, który jest jednak tą zdecydowanie mniejszą produkcją niż te trzy podstawowe dla rynku unijnego zboża. Jeśli chodzi o nadchodzący rok, Komisja Europejska, w zasadzie bieżący rok, 2024, Komisja Europejska przewiduje zbiory wyższe o około 3% w stosunku do roku 2023, przy jednoczesnym spadku zbiorów pszenicy o niecałe 4% spadku właśnie tej produkcji unijnej. Jednocześnie Komisja przewiduje dalszy wzrost, dalszą poprawę, jeśli chodzi o produkcję kukurydzy. Tutaj ponad 10% wzrostu przewidywane w tych pierwszych prognozach. Musimy podkreślić, że to są wstępne prognozy. Oczywiście to może się znacząco zmienić w trakcie sezonu, ale prognozowany jest też wzrost produkcji jęczmienia oraz powrót do tych średnich wolumenów produkcyjnych w przypadku owsa. Z czego wynika ten spadek produkcji pszenicy w krajach bloku unijnego? Tutaj przede wszystkim spadek produkcji pszenicy miękkiej u głównych producentów, czyli Francji, Niemiec i Polski, które też są największymi producentami zbóż w Unii Europejskiej. No i o ile całkowite zbiory zbóż w Polsce mają spaść o około 3%, to te zbiory pszenicy jedynie lekko mają spaść w nadchodzącym sezonie w roku 2024. Jednak już w Niemczech ten spadek rok do roku może sięgnąć 7% według tych wstępnych prognoz Komisji Europejskiej, jeśli mówimy o pszenicy miękkiej. Również prognozowany jest większy spadek w tej uprawy we Francji. Wynika to między innymi z obniżonego areału zasiewów w ogóle zbóż ozimych, ale właśnie przede wszystkim pszenicy ozimej we Francji czy w północnych Niemczech. Było to związane przede wszystkim
z utrudnieniami zasiewami, które wynikały ze znaczących opadów jesienią. Rolnikom trudniej było wyjść na pole i je obsiać. Dlatego to właśnie może się przełożyć na spadek produkcji pszenicy całkowitej w krajach unijnych. Dodatkowo do tego, do tej niższej produkcji przyczynić się może też ta bardzo ciepła i bardzo wilgotna zima. O ile w Polsce te opady znaczące poprawiły naszą sytuację hydrologiczną w stosunku do lat poprzednich chociażby, z tych naszych obserwacji wynika, no to już w krajach Europy Zachodniej właśnie, między innymi we Francji, te opady były zbyt duże i tutaj mogą się przyczynić do obniżonego plonu, czy właśnie zmniejszenia areału w sezonie nadchodzącym. Jeśli chodzi o nasz rynek krajowy, takie szacunki za sezon bieżące wskazują na to, że ta produkcja całkowita zbóż w naszym kraju była trochę niższa niż w sezonie 2022-2023, jednak prawdopodobnie wyższa ponad 35 milionów ton. W nadchodzącym sezonie tutaj, tak jak wspomniałam, tutaj też to się pokrywa z tymi prognozami Komisji Europejskiej, ta produkcja ma lekko spaść w sezonie 2024-2025. Jeśli chodzi o sytuację podażową, tutaj zmniejszył się w bieżącym sezonie również import zboża z innych krajów w stosunku do sezonu 2022-2023. Zmniejszył się znacząco. Bardzo dynamiczny eksport w tym bieżącym sezonie pozwolił na zmniejszenie tej podaży krajowej, tej nadwyżki. Spodziewamy się spadku zapasów na koniec sezonu względem sezonu 22-23, gdzie te zapasy były rekordowe. I spodziewamy się również, że te zapasy na koniec kolejnego sezonu również będą trochę niższe, ale wciąż na podwyższonych poziomach względem sezonów poprzednich. Widzą Państwo na tym małym wykresie, że tu przede wszystkim mamy nadwyżkę kukurydzy, te zapasy kukurydzy względem zapasów pszenicy na koniec poszczególnych sezonów ostatnich, a także sezonu bieżącego, jak i prawdopodobnie sezonu nadchodzącego są wyższe. Musimy pamiętać o tym, że ta cena krajowa, kiedy obserwujemy jej wahania, podlega również wahaniom notowań cen pszenicy, kukurydzy czy innych towarów, takich jak rzepak. Tych wahań na rynku międzynarodowym, czy przede wszystkim na rynku europejskim. W ostatnich tygodniach widzimy, że pomimo tego lekkiego wzrostu notowań pszenicy, chociażby na giełdzie Matif, ta nasza krajowa cena raczej utrzymuje niższy poziom, czy wręcz jeszcze delikatnie spada. Tutaj taką przyczyną może być między innymi umocnienie złotego względem euro, a także po prostu nieduży ruch na rynku krajowym, jeśli chodzi o sprzedaż ziarn. Ale przyglądając się tym notowaniom pszenicy na giełdzie Matif, no widzimy rzeczywiście w marcu wzrost notowań, no i utrzymanie notowań na tym podwyższonym poziomie na początku kwietnia, czy w pierwszej połowie kwietnia. Z czym to jest związane? Te wzrosty spowodowane były między innymi osłabieniem euro względem dolara. Nasze unijne ziarno było trochę bardziej atrakcyjne w związku z tym na rynku międzynarodowym. Z drugiej strony mamy też eskalację działań wojennych Rosji na terenie Ukrainy, co wiąże się oczywiście tutaj znowu ze wzniecieniem pewnych obaw
obaw związanych z eksportem zbóż z Ukrainy czy innych towarów rolnych. Z drugiej strony mamy jednak cały czas ten eksport, który tak nie ulegał tutaj znaczącym zmianom wolumenu właśnie z Rosji czy z Ukrainy. Ten eksport cały czas, te produkty eksportowe cały czas trafiają bez większych zakłóceń, powiedzmy, na rynek międzynarodowy. No i to ziarno, przede wszystkim ziarno rosyjskie, jest po prostu tańsze od ziarna chociażby unijnego czy amerykańskiego. Tutaj możemy też zauważyć, że te kontrakty na nadchodzący sezon są wyceniane o kilkanaście euro za tonę więcej niż ten najbliższy kontrakt majowy. No i tutaj też tym przyczynkiem są obawy o tą niższą produkcję w Unii Europejskiej. Jeszcze może takim ostatnim tematem, który bym chciała poruszyć, są inne czynniki cenotwórcze na rynku międzynarodowym, jeśli chodzi o notowania pszenicy, kukurydzy, innych zbóż, czy w ogóle innych towarów rolnych, które są w tym obiegu międzynarodowym przede wszystkim. No, myśląc o nadchodzącym sezonie, patrzymy przede wszystkim na pogodę, jak ułoży się ta sytuacja podażowa w różnych regionach świata, to obserwujemy, jaka będzie wysokość zbiorów, czy w Unii Europejskiej, czy w pozostałych regionach świata, ale tutaj mamy też takie inne czynniki związane z pogodą, a może bardziej ze zmianami klimatu w ogóle. W zeszłym roku w wielu regionach świata obserwowaliśmy niekorzystne warunki pogodowe, niekorzystne zjawiska pogodowe, które nie tylko utrudniały zbiory, zasiew czy w ogóle uprawę, ale także problemy transportowe, nawet jeśli to zboże czy inne uprawy zostały zebrane z pól, trudniej było je wywieźć, właśnie dostarczyć na rynek międzynarodowy. Tak, z takimi zdarzeniami, takie zdarzenia wystąpiły między innymi w Stanach Zjednoczonych, gdzie obniżony poziom Mississippi i Missouri utrudniał chociażby eksport kukurydzy z głębi Stanów Zjednoczonych, z tego pasa kukurydzianego na rynek międzynarodowy, bo to właśnie tymi rzekami transportowane jest chociażby kukurydza, która później trafia do Chin czy do innych odległych krajów. Również susza w Brazylii utrudniała ten transport wewnętrzny, niższy poziom Amazonki utrudniał eksport właśnie wewnątrz kraju do portów nadmorskich, co też wiązało się z tymi opóźnionymi dostawami na rynek międzynarodowy. W ostatnim roku obserwujemy również suszę w Panamie, która przyczyniła się do obniżonych wolumenów transportu kanałem panamskim. Tutaj od w zasadzie lipca zeszłego roku widzimy, że kanał panamski zmniejszył wolumen transportu, zmniejszył ilość statków, które może przepływać kanałem danego dnia. No i to przyczynia się do zmiany szlaków w zasadzie na rynku międzynarodowym na morzach. Drugim takim punktem jest godnym uwagi, który warto obserwować również w kontekście towarów rolnych, jest Morze Czerwone, ataki Huti na statki, które transportują na Morzu Czerwonym różne towary, ale również towary rolne. Tutaj zaogniły sytuację. W związku z tym obecnie na transport przez między innymi kanał Suezki decyduje się mniej producentów czy eksporterów z krajów unijnych, ale też eksporterów chociażby z regionu Morza Czarnego, które również dostarcza w znacznym stopniu te pszenice, kukurydze czy inne płody rolne, chociażby do Azji Południowo-Wschodniej, gdzie lokalizują się ci główni importerzy.
Więc podsumowując, tutaj musimy patrzeć nie tylko co dzieje się na polu, ale też co dzieje się na rynku międzynarodowym, ponieważ wydłużona droga chociażby z Unii Europejskiej, opływanie przylądka Dobrej Nadziei, opływanie Afryki wydłuża transport właśnie do regionu chociażby Azji Południowo-Wschodniej. To samo w przypadku Stanów Zjednoczonych i eksportu do Chin czy do krajów sąsiadujących. Tutaj ta tradycyjna droga wiodła przede wszystkim przez Kanał Panamski, tutaj przy obniżonych wolumenach. To również opływanie na przykład Afryki wydłuża drogę, ale też podnosi koszty frachtu, które przyczyniają się do wzrostu tej finalnej ceny, którą musi zapłacić importer z danego regionu. No i to chyba wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne scenariusze.